syna pana jego żonce, pana Marcina żonce, jego żonie Dalenę. Witam serdecznie. O samej idei wystawy, o tych przygotowaniach postaram się państwu przypomnieć, niektórym nie znają, a niektórym przybliżyć jego piękne wyrażenie. Proszę panie dyrektorze. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Jak pan dyrektor wspomniał, formuła przewiduje otwarcie wystawy, natomiast los człowieka, opowieść Anteniego Żonsie o człowieku, o jego umiejscowieniu w kosmosie jest bardziej rodzajem pewnego misterium i w takich kategoriach traktujemy tą wystawę właśnie, to pokaz prac innego artysty, którego twórczość jest powszechnie znana, ale w naszym miejscu tutaj w Muzeum Rzeczy Współczesnej na Polsku ma wymiar szczególny, ponieważ no, mieści się w ramach szerszego planu. Tutaj dla niewtajemniczonych taki komentarz. Rok temu zainicjowaliśmy cykl rozważań takich naukowych seminariów na temat duchowości w sztuce. Temat bardzo ważki, istotny, szczególnie współcześnie, kiedy no, mamy wielokrotnie do czynienia jakby to jest z wyjazdem kolejnym słuchaczy. Poprosiłbym pana Marcina Żonsa jako osobę najbardziej kompetentną, osobę prowadzącą galerię Anteniego Żonsy, jednocześnie żoną Fundacji Anteniego Żonsy, o przybliżenie sylwetki tego niebanalnego artysty. Proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Zacznę od takiej subiektywnej refleksji, bo każda kolejna wystawa ojca jest dla nas takim niezwykle osobistym spotkaniem z tą twórczością, ponieważ przez to, że to my te wystawy organizujemy, za każdym razem jest to taki bardzo subiektywny sposób patrzenia na twórczość ojca, trochę zdeterminowany charakterem miejsca, gdzie akurat pokazujemy te rzeźby. Myśląc o wystawie w Orońsku, pisał nam taki... Jestem wierzący. Moja religia jest tylko moją duchową potrzebą. Nie nazwę się katolikiem, o nie. Do kościoła nie chodzę, nie praktykuję. Ale wyczuwam, że jest potężny świat ducha, który bez przerwy jest w konflikcie ze światem materii. Nie boję się piekła, boję się jedynie chodzenia do kościoła, abym nie znienawidził swej wiary. Jeśli chodzi o obrazy Boga, to kiedy mi zmarła nagle matka, kiedy zmarł brat, zostawiając dwoje małych dzieciaków. Czułem się w rozpaczy ze swym Bogiem, nazywając go tyranem bezwzględnym. Wrzekałem, plołem i krzydziłem z niego. Gdy zmarł Kena, podobnie przeżywałem, ale nigdy nie starałem się obrazić swego Boga głodnym. Jestem może pierwszy, który połamał kanony kościelne. Nie wziąłem tego Chrystusa i zrobiłem z niego człowieka. Jego